ponownie wójt Krzysztof Adamowicz, gmina Międzyrzec Podlaski i zmieniliśmy nieco okolice. Zmieniliśmy nieco okolice, ale zmieniliśmy również źródła finansowania. Znajdujemy się w miejscowości Misie. Przebudowujemy tutaj, remontujemy, bo to w ramach środków remontowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych pozyskaliśmy blisko 600 tysięcy złotych na przebudowę dwóch dróg. Jednej w miejscowości Misie, drugiej w miejscowości Sawki. Jesteśmy w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia. O ile w Sawkach mamy już nowy, piękny dywanik asfaltowy, o tyle w miejscowości Misie właśnie dzisiaj trwają prace, które zakończą się jeszcze w tym tygodniu, bo dzisiaj i jutro, o ile pogoda pozwoli, będzie kładziony tutaj asfalt. Warto podkreślić, że również w następnym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będziemy realizować drogę Koszulik-Kimanie. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 1,5 miliona złotych. Dokładamy wkład własny i mieszkańcy Koszulik będą mieć świetny skrót do miejscowości Manie. Dbamy o nasze drogi, dbamy o naszych mieszkańców. Jeżeli byśmy, panie redaktorze, odwrócili kamerę w drugą stronę i zobaczyli ten odcinek drogi obok, to ten odcinek drogi wraz z mostem, który znajduje się kilkaset metrów dalej, będzie przebudowywany w następnym roku i tu również pojawi się droga asfaltowa i nowy most na rzece Krznie. W związku z tym znacznie poprawi się bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale przede wszystkim naszych rolników, którzy mają pola i łąki za mostem. Ten most drewniany ulegał już kilkakrotnie różnym zdarzeniom i wymaga on natychmiastowej naprawy. Zrobimy to w następnym roku.